You sitting comfortably? Czy siedzicie wygodnie? Wonderful. Wspaniale. Przygotujcie się i smerpujcie uważnie, bo nasza przygoda zaraz się zacznie. Let me tell you opowiem was dziś ciekawą historię o zielonym kamieniu i tym, jak stał się więźniem. Więzieniem, przepraszam. Najpierw wspomnimy jednak o kimś szczególnym. Naszym bohaterze Pratusiu i jego nowym, świetnym wynalazku. Wioska może się bawić, nikogo nie bolą dłonie. Bo ta cudowna maszyna potrafi piec. Nieźle. Z nowym Smurfomixem przepisy to bułka z masłem. W imieniu Smurfa mamy piękne ciasto. Wodycze jako pociecha dla podniebienia. Wszystko, co zadowoli nawet naszego łasucha. Ale Smurfomix wymaga naprawy. Bo zamiast tortów robi ciasteczka. Pracuś jest już w warsztacie, zaraz się przyjrzy maszynie. A z nim Papa Smurf i jego księga czaru. Jest jedno rozwiązanie na wszystkie problemy. Papa Smurf wszystko stworzy z zielonego kamienia. Ale oto Smurfpastrofa, drogocenny przedmiot umknął. Czy kamień jest w rękach najgorszego z czarodziejów? Pracuj z przyjaciółmi już ruszają, by się przekonać. Chyłkiem i zwinnie do rudery wroga. Biedne Smurfy nie wiedzą o nadchodzącym zagrożeniu. Szukając kamienia w domu nieprzyjaciela. Jest i rudera. Jest i Pracuś. I cała ekipa, mamy ważniaka też. A kto ci pozwolił tu przysmerfować? Powiem papie Smurfowi. Nikt nie każe ci szpiegować ani śledzić nas, ważniaku. O, szybko, rozdzielmy się i smurfujmy zielonego kamienia. Zielone jabłko? Może znajdziemy całe mnóstwo, mniam. Co, głuptas? No to ładnie. Używaj w... Patrzcie, mamy fajne sterowanko. Czy możemy tu wskoczyć? Używaj poruszając się wokół... Znaczy, możemy obracać się tutaj. Pięknie. Patrzcie, czy my tu możemy... Dzięki temu nowemu odkryciu poznam wszystkie tajemnice kamienia filozoficznego. No, to Gargamel powiedział. Możemy skakać. Gra dobitka tam jest. Tak tylko, kto zaprosił głuptasa? No właśnie, kto mnie zaprosił? Nikt i w tym właśnie problem. Musiały nas potajemnie śledzić, zgadza się głuptasie? Ja myślałem, że szukamy zielonych jabłek. Okej, jesteśmy. Dobra, lekkie stuknięcie młotkiem powinno wystarczyć. Oj, chyba smurfnąłem trochę za mocno. Jak Papa Smurf dowie się, że tu jesteś, to przestań już tak smurfić, ważniaku. Cię znalazłem jabłko, ale nie zielone, może być? Słuchajcie, chyba mamy kłopot. W końcu trochę światła. Nie mogłem zobaczyć ani Smurfa, a co dopiero... A co to za hałasy na dole? O, Gargamel idzie. Kolejne szczury, które nie udało ci się złapać, Klakier? Szybko, Pracusiu, musimy iść. O, fajerwerki. Co tu się dzieje? Znowu te paskudne Smurfy. Łap ich, Klakier. Co to, Jean? Cześć, jesteśmy Smurfy. Przestań się wygłupiać, głuptasie, chodźmy. Idioci, co wy zrobiliście? O jacie, co to jest? Nie, wracaj, co to było na Smurfa? Biada mi, to już koniec. Wy paskudne niebieskie szkodniki, nie macie pojęcia, co narobiłyście.
Przepraszam, czy jest tak, aż tak źle? Oczywiście, że jest. Używałem zielonego kamienia w eksperymentach alchemicznych i wyniki były zaskakujące. Oddzieliłem materię od przedmiotu, a zaraz potem ją przywróciłem. Okej. Zmieniłem nawet kwiatek w jakąś mazistą kałużę. Ale po co ja się dzielę moją drogocenną wiedzą z bandą głupków? No tak, bardzo pocieszające. Chwila, to znaczy, że wiedziałeś, że ten stwór był w środku? Nie, głupie barany, dlatego właśnie obawiam się najgorszego. Jeśli ma taką samą moc jak kamień... Nie wiem, kto to był. Nie było nawet czasu posmerfować. W legendach stwory, które smerfują się z magicznych przedmiotów, rzadko się są przyjazne. Zgadzam się z gradobitwą. Musimy spytać papę smerfa i to szybko. Nie, no co wy, wiecie jaki smerf dostanę? O smerf, gdy o wszystkim usłyszy? Ale nie możemy przecież poddać wszystkich smerfów Gargenowi na tacy. Ha, ten jedyny raz mam to w nosie. Tak mnie w tej sytuacji zmartwiła, że wam akurat przejmuje się najmniej. Jeśli byłby tu papa smerf, to podsmerfowałby. Mam pewien pomysł, jak naprawić nasz, znaczy mój błąd. Stwórzmy sojusz. Sojusz? Wspaniale, wszyscy będziemy przyjaciółmi. Nie ma mowy. Gargamel, jesteś wspaniałym alchemikiem, prawda? Pewno wysmerfujesz coś, co dałoby radę temu stworzeniu. Ja bym w tym czasie skupił się na uleczeniu smerfomixa. No co, dlaczego tak na mnie smerficie? Macie lepszy pomysł? Nie bardzo, ale i tak mi się to nie podoba. Skoro stwór mógł opuścić kamień, może też do niego wrócić. A jeśli mu się nie podoba, powinniśmy go zapytać. Przede wszystkim trzeba go znaleźć, a potem można spróbować z nim pogadać. Teleportował się przez ten portal, możecie za nim iść, ja się nie zmieszczę. Po prostu się boisz, masz, może się czegoś nauczysz. Nie smerfuj ze mną, Gargamelu, nie ufam ci i wiem, że coś ukrywasz. A co ja mam powiedzieć? Włamaliście się do mnie, żeby coś ukraść, podstępne szkodniki. Nie mówiąc już o tym, że wszystkie te problemy spowodował wasz przyjaciel w stroju roboczym, więc już nic nie mów. A ty czemu smerfowałeś tak potężny przedmiot w domu? Pilnuj swojego nosa, nie twoja sprawa, co robię we własnym domu. Idźcie przez portal i znajdźcie te stworzenie, to wszystko, co macie zrobić. I wiedzcie, że mnie też nie podoba się współpraca z takimi nędznymi gnomami jak wy. Tam, wioska, ani słowa innym, Gargamel nie może mnie usłyszeć. Halo, gradobitko, słyszysz nas? Głośno i bezsmertnie, smerfie talki działa znakomicie. Jak wygląda przejście przez portal? Wyglądało? Smerfastyczne, dam znać, jak zobaczę coś dziwnego. Pogoni za stolasem. No dobra. Czyli kwiatkiem. Halo, Rudera? W całym lesie pojawił się kryształy. Kryształy? Jak, mój zielony kamień? Nie do końca, w tym samym kolorze, ale znacznie większe. I mają czarne plamki na dole. Gargamelu, mówiłeś wcześniej o kwiatku, który się przesmerfował w mazistą kałużę, prawda? Tak, podczas jednego z moich eksperymentów z zielonym kamieniem, gdybyście nie przylazły, żeby wszystko zepsuć, mógłbym to przestudiować. A więc do dzieła, na co czekasz? Na pozwolenie? Do dzieła, nie przejmuję poleceń od... Jak ja nie cierpię smerfów. Hello, jestem w młynie młynarza. Mam nadzieję, że nie zniszczył mojego smerfu. To wynaleziona przeze mnie maszyna, która zmienia mąkę w kleczki. Po co ja się zgodziłem na ten rozdejm? Halo, gradobitka, czy wioskę też smerfnęła krystalizacja? Trudno powiedzieć, widziałem ją tylko z daleka. Dobrze, że smerf talki pozwala nam ją słyszeć. Co by było, gdybyśmy mogli też widzieć, co robisz? Gargamel zaraz poznałby lokalizację. Wezywaliście mnie? Potrzebujecie mojego geniuszu? Nie, wszystko gra. Dobra, pogadamy później. Uważajcie na siebie. Uważaj na siebie. Halo, smerfujcie mnie? Widzę zrujnowaną chatę. Dach się zapadł. Uważaj, w środku mogą być ludzie. Zagubiona w lesie chata z uszkodzonym dachem? To musi być dom suchodelca. To rolnik, od którego biorę dynię na Halloween. O, smerfuje krem z dyni, mniam.
Zapomnij, te dynie są spleśniałe, a on tylko jęczy i narzeka. To mi kogoś przypomina, ciekawe kogo. Co chcesz powiedzieć, czteroki? Nie czas nas nasmerfiać, podejdę do chaty i zobaczymy, się nasmerfiać. Dobra. Słyszę hałasy, na pewno ktoś tu jest. Uważaj, suchodelec jest wrażliwy, nie lubi nieproszonych gości. Ostatnim razem, gdy przyszedłem bez zapowiedzi, rzucało we mnie kartoflami. A co to? Nie wygląda źle. Halo, pracusiu, stoję przed jakimś kwiatkiem, który chyba się lepi. Naprawdę? Może stwór zostawił tu więcej swoich smerfetów? Próbuję wciągnąć go smerfomiksem. W najgorszym razie zniszczę go kawałek zielonego kamienia w urządzeniu. Okej, i co tu jest? No, tu jest ten brama. Żeby działać dalej, może uda mi się zdobyć ostatni substan. Dobra, tam doła jest chyba opuszczona. Jesteśmy w chacie, nikogo tu nie ma. Nikogo? Ani śladu rolnika? Nie, tak jakby uciekł po płochu. Dziwne, suchodelec nigdy nie porzuciłby swoich cennych zbiorów. Coś mi mówi, że to wszystko przez tę istotę. Jeśli zaatakuje też ludzi, to niedobrze. Co się wydarzyło teraz? Hej, gradobicko, coś się tam smerfuje. Słyszeliśmy chyba twój krzyk. Nic mi nie jest, ale ziemia się pode mną zapadła i spadłem z wysoka. Co widzisz wokół? Jakąś rzekę, lilię wodę, może przejdę po nich przez wodę. LOL? Ja Stolas szukam wolności. Stolas? Tak się nazywa? Halo, gradobitko, za smerfa nie zgadniesz, co się stało. Właśnie terapowały się tu goście, których dobrze znasz. Nie, to nie goście, to papa smerf, smerfetka, maruda i poeta. Głuptasie, ty głuptasie, chciałem zrobić jej niespodziankę, oddawaj smerfi taki. Niesamowite, oby zdołali nam pomóc z tym stworem. Czy ktoś mi wyjaśni, co robiłem w tym strasznym domu Gargamela? Czy wy zawsze jesteście tak niegrzecznymi gośćmi? Dobra, gradobitko, czas na mnie. Muszę iść przesmerfować im sytuację. Świetnie, na razie. Cześć, gradobitko, tu Papa Smurf. O, Papo Smurfie, tak mi przykro przez to wszystko, nie powinniśmy nigdy. Porozmawiam później. Smurfy i Gargamel wszystko mi opowiedzieli, jak tam u ciebie. Właśnie miałem wam powiedzieć, istota najwyraźniej nazywa się Stolas. Stolas, powiadasz. Muszę to mówić z Gargamelem. Nie podoba mi się to, uważaj, gradobitku, i wracaj jak najszybciej. Tak zrobię, papo Smurfie. Oj. Nie bój się. Halo, mam Stolasa przed sobą. Świetnie, porozmawiaj z nim, może nie jest taki zły. Znowu ty? Nie musisz szeptać, słyszę jak rozmawiasz z przyjaciółmi. Przepraszam, jestem gradobitka, nie mieliśmy okazji się sobie przedstawić. W każdym razie nie ułatwiasz mi tego. Dlaczego mam być dla ciebie miły? Wszyscy jesteście tacy sami, chcecie mnie tylko wykorzystać. Wykorzystać? Mylisz się, ja chcę tylko porozmawiać. Na przykład, powiesz mi, czego szukasz? Czego szukam? Chcę się uwolnić na dobre z zielonego kamienia, tego szukam. To może uda nam się ci pomóc. Pomóc mi? To nowina. Pewnie chcecie mi pomóc, sprzężając się z tym złośliwym alchemikiem. Na razie, nie mam czasu na pogaduszko, a i walczyć z tobą nie warto. Czekaj, to nie tak, nie zmierzaj się z nim. No dobra, trochę tak, ale nie tak jak myślisz. Milcz, baw się dobrze z moim dziełem, inną wersją mnie, która da ci nauczkę. O jacie. O nie, smerfastrofa, słyszycie mnie? Źle się dzieje. Okej. Gradobitko, jak dobrze cię znowu widzieć, choć okoliczności mogłyby być przyjemniejsze. To był mój pomysł, papo Smurfie, nie win gradobitki. Nieważne, stało się, mamy pilniejsze problemy. No coś ty. Daruj mi swoje przeprosiny i zajmijmy się tym przeklętym stworem, bo ciągle jest na wolności.
Ten stwór nazywa się Stolas i na pewno ty wysmerfiłeś go swoimi gusłami. No i znowu, wszystko moja wina. Skupmy się, kiedy byłaś w lesie, wysmerfowaliśmy coś z Gargamelem. Stolas powiedział ci, że chce się uwolnić od zielonego kamienia. To dziwne, bo przecież właśnie z niego uciekł. Ale musimy o nim pomyśleć jako dżinie smerfującym z lampy. Nawet gdy jest na zewnątrz, wiąże go coś na kształt niewidzialnego łańcucha, rozumiesz? Nie trzeba być geniuszem, żeby to zrozumieć. Ten zielony kamień to kamień niewoli, a stworzenie nadal jest z nim związane. Możemy stworzyć nowy z kawałków, które zebrałem w laboratorium. I z magicznych substancji wysmerfowanych przez ciebie ze stworzenia oraz w lesie po rozwaleniu tych dziwnych kryształów. Potem możemy zamknąć go na zawsze, naprawić spowodowane przez niego zniszczenie i wrócić do własnych spraw. Idealnie, prawda? Na pewno jest jakieś inne wyjście. A właśnie, że nie ma. Naprawdę musimy wysłuchiwać każdego smurfa? Tu trzeba działać. To coś zniszczy wszystko na swojej drodze. Uspokój się. Trzeba przygotować się na to, co nas czeka. Musimy zasmurfować portale, które otworzył Stolas. Musimy też naprawić zniszczenia i znów smurfnąć tę magiczną esencję. Możesz na nas liczyć, Papo Smurfie. Ze smurfomiksem na pewno damy radę. Dobrze czasem to zdjąć. Hej, Gradowitko, przecież mi to smurfne coś, to też się chce sobie posmurfować. No dobrze, tylko nie naciskaj niczego. Haha, to jak zabawka. Bing, bong, bang, boom. Co wciągnę teraz? Będziemy z tym? No to ładnie. Pracuś miał chyba ulepszył to, nie? Halo, Guptasie, mów, gdzie dokładnie jesteś. Nie wiem, wszędzie są ściany. Musisz być w domu jakiegoś człowieka. Smerfuj się jak najszybciej na zewnątrz. Ale jestem zewnątrz, w górach. Wszędzie jest śnieg. A mogę posmerfiać, pozasmerfiać po śniegu? Halo, chyba się rozłączyli. Halo, widzę kopalnię i zielone światło. Na pewno Stolas tędy szedł. Oczywiście, jeżeli to miał zielone światło. Jeżeli też miał. Guptasie, natychmiast wracaj do Rudery. Nie, nie lubię Gargamela. Słyszysz nas, Guptasie? Smerfnie i wyraźnie. Chyba nas nie smurfi. Guptasie, naciśnij przycisk na smurfy talki. Pewnie, że ich słyszę. O czym oni smurfią? Lepiej uważa, Stolas pewnie gdzieś tam jest. A, rozumiem, udajecie, że mnie nie słyszycie. Słyszymy cię świetnie, Guptasie. Nie czas na zabawę. Rozejrzyj się, a gdy tylko jakiś zobaczysz, skakuj i wracaj do nas. Znaleźć portal i tam skoczyć? Jasne, smurfetka. I nacisz przycisk na smurfy taki, kiedy smurfujesz. Halo, ale dziwne, mocno tu wieje. Smurfuje ostro na krawędzi urwiska. Nie do wiary, jest na zboczu. No, no i proszę, teraz to mnie słyszycie. Uważaj, żebyś nie spadł. Kto to mówi? Ja też nic nie słyszę. Przestań się wygłupiać, Guptasie, to poważna sytuacja. La, nic nie słyszę. Górniczym. A to co, jakiś sprzęt? Dobrze, aha, pracusiu, zostawiłeś w śniegu swój sprzęt. Nie, to musi być sprzęt górniczy. Musiał się teleportować do góry, gdzie wykupują srebro. Mimo wszystko powinieneś odkładać swój sprzęt na miejsce, pracusiu. Ten smurf nigdy tam nie dotrze, czeka nas katastrofa. Halo? Nie krzycz, Guptasie, słyszymy cię dobrze. Czyżby w końcu wysmurfował, jak działa smurfy taki? To przecież smurfna igraszka. Widzę dwie ścieżki, nie wiem, którą wybrać. Możesz nam opisać te dwie ścieżki, Guptasie? Ta po prawej wiedzie do ciemnej szczeliny, która strasznie śmierdzi. A ta po lewej to ładna i spokojna.
Jak on może w ogóle pytać? Jeśli byłby mądry, nazwałby się Mądralą, nie? Wybierz tę po lewej, głuptasie, wygląda spokojnie. Prawda jest prawa, ale prawa ścieżka nie. Czemu nie mogę w prawo? Bo tam jest strasznie, prawda? Nie komplikuj, głuptasie, idź ładniejszą ścieżką, znajdź portal i wracaj. Fajnie tu jest, bawię się lepiej niż u Gargamela, więc... idę w prawo. No to ładnie. Ojej, ale tu stromo, postaram się nie spaść. Ludzie, smerfnęli tu jakieś rupiecie, to musi być właściwa droga. Przeklęci alchemicy, teraz mają ze sobą jakieś niebieskie chochliki. Kto tak marudzi? To ty, Marudo? Dobra, musimy tu wskoczyć. O, to znowu ty, cześć. Następny, co ty tu robisz, kurduplu? Szpiegujesz mnie? Czekajcie, oj. Nie, przyszedłem się pobawić. Pobawisz się ze mną? Czy ja wyglądam, jakbym się bawił? Mogę cię nauczyć, będzie super. No, nikt mnie niczego nie nauczy. Nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi. Haha, nie jestem człowiekiem, tylko smurfem. A ty? W sumie to nie wiem. Czy przyniósł cię bocian? Co? Nie byłem więźniem tego przeklętego zielonego kamienia. Ojej, to nie fajnie. Pomożesz mi wrócić do domu? Poznam cię z innymi. Są mili, chyba że udają, że mnie nie słyszą. No nie wiem. Chodź się, może i ty mógłbyś być smurfem. Smurfem? O czym ty mówisz? No tak, mówię po smurficku. To po prostu smurfuj. Smurfuję zamiast tego, co chcesz smurfować. O nie, ty mnie próbujesz zwieść. Dobrze, możesz być smurfem z wieszczem. Nie mam chyba już jeszcze takiego, bo ja jestem głuptas. Przestań, przejrzałem cię. Próbujesz mnie zmiękczyć i w ten sposób spytać. Nie ma mowy. Szykuj się. Okej, no to ładnie. Przetrwaj lawinę. O tak! Głupasie, co to za hałas? To góra czy bitwa śnieżki? To lawina, pomocy! To na pewno kawał Stolasa. Dobry jest w tym. Uciekaj, Guptasie, uciekaj. Niech żyje zima, juhu! O, lawina już... Ale lawina już nie lawini. Dobrze, jedno zmartwienie z głowy. Teraz możesz wysmerwować w kolejny portal. Musi być jeden, który prowadzi do Gargamela. A muszę wracać? Ulepiłem nawet śniegowego smurfa. Nie czas na to teraz, Guptasie. Zawsze jest czas na zabawę, zazdrościcie mi i tyle. Przejdź przez lodowiec. Hurra, jeszcze raz. Halo, w porządku, głuptasie? Tak się smurfiliśmy, mogę jeszcze raz? Nie, nie ma mowy. Halo, głuptasie, słyszysz nas? Wysmerwowaliśmy z gradobitką pomysł co do Stolasa. Spodoba ci się, skoro chcesz się z nim zaprzyjaźnić. Pewnie, mimo że robi mi kawały. Nie bardzo podoba nam się plan Gargamela, żeby uwięzić Stolasa, zwłaszcza, że spędził w niewoli mnóstwo czasu. Uratujmy twojego kolegę bez robienia mu krzywdy. No to smurfnie, dzięki dziewczyny. Szczegóły wyjaśnimy później, tylko nic nie mów Gargamelowi, słyszysz? Słowo smurfa. Halo, głuptasie, smurfujesz drogę? Chyba tak. Halo, głuptasie. Tak, słyszę, nie musisz wszystkiego powtarzać. Właśnie celem do wioski drzewa po smurfie. To się nazywa las. Dobry znak, najwyraźniej jesteś u podnóża góry.
To osiągnięcie. Oj, są wszyscy. Ha, byłem w górach. Ha, możemy wracać? Możemy wracać? Zobaczymy, ale teraz nie ruszaj się o krok, głuptasie. I odłóż Smurfomix. Mało smurfni jesteście. No dobra, omówmy plan, póki Gargamel jest na górze. Mam pomysł. Znajdźmy Stolasa i zostańmy przyjaciółmi. Taki właśnie był pomysł od samego początku. To właśnie próbowaliśmy ci przesmerfować, gdy szwędajesz się po górze. Użyjemy swojej całej mocy esencji wysmerwowanej Stolasa i kryształy i skierujemy wprost na niego. Innymi słowy, użyjemy jego mocy przeciwko niemu. Zacznijmy od tego, że to Gargamel wysmerfował zielony kamień, a zatem też i Stolas i te wszystkie problemy Stolasa. Gargamel chciał oddzielić materiały w poszczególnych przedmiotach, dlatego naszym zdaniem może oddzielić istotę Stolasa od jego mocy, a to przerwie magiczne połączenie z zielonym kamieniem. Zgadzam się z tą hipotezą, ale nie wiemy na pewno, że to zasmerfuje. Co mamy do stracenia? Kończy nam się czas, spróbujmy. Masz rację, ale musimy być ostrożni. Gargamel nie może odkryć naszych prawdziwych intencji, bo plan może nie wysmerfić. Czas działać. Znajdźmy Stolasa i spróbujmy przekonać go, że nie chcemy go skrzywdzić. Zgłaszam się na ochotnika, papo smurfie. Pójdę i sam przesmurfuję Stolasa. Przekonam go, żeby przestał to wszystko robić. Na pewno, ważniaku? Pozwól mi przypomnę ci o moich przygodach ze złoliściem. Przygody to mój żywioł. I zapomnij też, że mój mózg działa smurfatystycznie. Ojejku, czemu nie? Skoro głuptasowi nic się nie stało. Ważne, jak jestem na ścieżce do smurfnego raju. Doskonale, nie zapomnij smurfować na bieżąco i bądź ostrożny. Idę dalej w stronę basenów. Basenów? Macie źródła geotermalne? No co ty, to baseny do przyjemnej spędzenia czasu, ale on... Upi. To ciekawe, smurfy lubią spacery i odpoczynek w specjalnych miejscach. My, smurfy, umiemy się bawić. Zdrowy umysł ciał to podstawa, żeby nie zmieniać się w taką starą, pomarszczą rzodkiew jak ty, Gargamelu. Ej, ważnie, jak słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie, papo smurfie. Dlaczego szepczesz? Żeby Gargamel nie słuchał. Posłuchaj, ważniaku. Jeśli nie uda ci się przekonać Stolasa, że przestał, nie możemy pozwolić Gargamelowi korzystać z esencji. Zgadzam się z tobą, papo smurfie. Nie ma mowy, żeby Gargamel znów uwięził Stolasa. Właśnie, musimy też wysmerfować sposób użycia zielonego kamienia przeciwko niemu i szybko się wydostać. Tak, papo, na razie gramy według jego zasad, prawda? Uff, dziwny jest ten portal. Lepiej się rozejrzeć, Stolas musi być blisko. Halo, to ja. A kto? Głuptas? A możemy mówić przez smurfy taki... Przez to jedzenie? Co? Nie jestem kurierem, Głuptasie. A zagra muzyka, jak nacisnę wszystkie przyciski? Nie służy do tego smurfy talki. Jeśli zagarnie, odłóż to, Głuptas. Ejku, nie mogłem poczytać spokoju. Przepraszam. Wkrótce będę wolny, pożegnam się z tym wstrętnym zielonym kamieniem. Jezioro z kwasem, lepiej tam nie wysmurfić. Przeczytałem pracę dokładnie na ten temat. Smurfne do jeziora kwasem powoduje nieznośne mrowienie. Chodźcie, moje sługi, zbierajcie mi magiczną esencję. Właśnie odkryłem nowe miejsce na trasie dzikiej przygody. Gdy ostatnio przechodziłem trasę jeszcze nieskończoną, a ty tak bardzo niebezpieczna. Brzmi smurfastycznie, kiedy tam pójdziemy? Nigdy, to nie jest zabawa. Poza tym dzikus ciągle mi dokucza. Nudny jesteś, ważniaku. Nic dobrego z tego nie wyniknie. O nie, smurfastrofa! Halo, mam złe wieści. Smurfny raj został całkowicie zniszczony przez lawę. To zniszczone przez lawę? Tak, pobliski wulkan musiał wybuchnąć. Ale przecież był chyba uśpiony od wieku. Pomyślcie, że wysmurfowałem miejsce własnymi rękoma. Odbudujemy to razem z tobą, tymczasem iść dalej, ważniaku. Dobra, idziemy. Jak mogłem, te paskudy mogły stworzyć kurort? Czyżby wyczuwał nutkę zazdrości, Gargamelu? Ja miałbym zazdrościć smurfom? W życiu.
Raczej nie korzystasz z niej często. To bardzo niegrzeczne obrażać gospodarza. Jesteś w moim domu. Ale spustoszenie, wszystko wygląda coraz gorzej. Stolas musi być blisko, nie mogę zwlekać. Stolasie, posłuchaj mnie. Nieważne, gdzie się udam, wszędzie się za mną kręcicie. Proszę, chcę tylko porozmawiać. No dobrze, tylko mogę ci dać, skoro już tyle przyszedłeś. Tyle mogę ci dać. Słucham. Wiem, że to skomplikowane, ale nie daj się zasmerpować pozorami. To, że nawiązali współpracę z Gargamelem, nie oznacza, że zgadzamy się z jego pomysłami. Nie mam nic wspólnego, szczególnie jeśli chodzi o styl ubierania się, jedzenie, okrucieństwo i... O, coś ty powiedział? Wiedziałem, ty mały, podły kłamco, zapłacisz mi za to. Nie myśl sobie, że... A, się rozmerpował. Może lepiej to wyłączę. My z Merpy chcemy, żebyś był wolny, jeśli do tego dążysz. Ale najpierw musisz przestać wszystko zniszczyć, tak niczego nie wskurasz. Niestety nie mam wyboru. Nie mogę zaufać tym, którzy są w mojej mocy. Nie wyobrażam sobie, jak musiałeś dojść do tego wniosku, ale mam czas, chętnie cię wysłucham i pomogę. Skąd jesteś? Może znajdziemy twój świat, na pewno czekają tam na ciebie. Czy ty nie wiesz, co się dzieje w tym świecie, że jesteś takim optymistą? Znaleźć świat, z którego pochodzę? Nie ma takiego. Wiele lat temu stworzył mnie alchemik, na takich jak ja używają określenia homunculus. Nie jestem ani człowiekiem, ani smurfem, istnieję tylko po to, żeby służyć tym alchemikom. Gdy podrosłem i wiedziałem już więcej, mój podziw zmienił się w strach, a potem obrzydzenie. Uwięziono mnie więc w tym kamieniu niewoli, który nazywacie zielonym kamieniem. Mijały lata, ja przechodziłem z rąk do rąk, aż w końcu wylądowałem u tego groteskowego, łysiejącego czarodzieja. Nic dziwnego, że jesteś taki smutny. Wiem, że to dla ciebie smertnie ciężkie, ale błagam, zaufaj nam. Nigdy już nie oddam swojego losu w ręce innych. Pierwszy raz w życiu mam taką moc. Mój cel jest tak blisko, że nie zamierzam teraz wszystkiego ryzykować. Skończmy już tę dyskusję. I tak bierz już o mnie za dużo. Nie mam wyboru, muszę cię zatrzymać. Przygotuj się, Smurfie. Esencja Stolasa zebrał... Halo, Stolas uciekł przez kolejny portal. Co ja mam zrobić? Iść za nim? Halo? Nikt nie odpowiada. Co oni smurfują? Halo, halo? No to ładnie. Smurf wybuch wulkan, wszystko ze smurfił. Została tylko lawa, zopione kamienie. Słyszycie mnie? Dalej nic? Halo? Chyba ludzie tędy szli. Miejmy nadzieję, że odeszli stąd przed wybuchem wulkanu. To nas mapa świątyni alchemików. Czemu smurfy nie odpowiadają? Mam nadzieję, że nie poszły na piknik. Co ja mówię? Chyba mózg mi się przygrzał. Muszę iść, jeśli papa się nie odpowiada, to musi mieć powód. Halo smurfy, słyszycie mnie? Martwi mnie ta cisza. A ty podpisz mnie do rudery Gargamela, okej. Okay. Mój dobry portalu, gdybyś zabrał mnie do rudery, byłoby cudownie. Oho, jest ich... Na brodę papa Smurfa, nic nie jest ważniaku? Wszystko gra, tak, smurfnie się cieszę, że cię widzę. Lepiej nic nie jeszcze nią, zobacz co na nas czeka. O jacie, co tu się dzieje? Klakier tam jest. Na Smurfa, co tu się stało? Z jednego spustoszenia w drugie. Po walce z tobą Stolas teleportował się w sam środek Rudery. Najpierw rozmawiał z nami Smurfami, powiedział, że nic do nas nie ma i że mu przykro. Papa Smurf próbował z nim rozmawiać, ale on nie słuchał.
Jak gdy zobaczył Gargamela, wpadł w smertną złość i rozpoczął ostatni rytuał. Po tym, co mi powiedział Stolas, nie dziwię mu się. Ale gdzie Smurfy? Ej, ważniaku, tu jesteśmy. Nie martw się, wszystko jest dobrze, trochę nam tylko niedobrze. Naprawdę kończy nam się czas. Jeśli Stolas zdoła dokończyć rytuał, całkiem zniszczy Rodera, a nas wraz z nią. Z tego, co widzę, dobrze mu idzie. Odpocznij, ważniaku, zasłużyłeś sobie, teraz moja kolej. Na pewno mogę jeszcze walczyć. Nie, muszę naprawić to, co zepsułem, nalegam. Patrz, Gargamelu, oto moja moc. Ty i wszyscy alchemicy zasługujecie tylko na zemstę. Przeklęte Smurfy, przeklęty Stolas. Ściągnijcie mnie. Już za późno, tracisz czas. Musisz być szybszy i celny, omijaj go. Nie trzeba twoich rad, Gargamel. Bitwa. Handy? My poem sends courage from above to Handy, who worked so hard. Poeta tutaj. Who's gonna clean the backyard? Me. I don't like positive self-reinforcing group encouragement programs. How is this possible? Jak to możliwe? Takie maleńkie stworzenie śmie wchodzić mi w drogę. Szybko aktywuj kamień niewoli. No. Nie, proszę nie. Please don't. What are you waiting for? Na co czekasz, wstrętny Smurfie? Szybciej. Naprawdę myślisz, że po tylu latach znowu go zamknę? Nie, Gargamel, wszyscy nie jesteśmy tacy jak ty. Stolas, posłuchaj, obiecuję, że cię wypuścimy. Trzymaj się, może to trochę cię poturbować. Nie, stać! Oho, juhu, dobrze poczuć twardy grunt. Szybko, musimy się stąd smurfować. Nie myślcie, że uciekniecie, wystrętne Smurfy. Ej, Gargamel, a może zmienimy się rolami? A, zapłacisz mi za to. Co tu się wydarzyło? No i dobra, i zobaczmy teraz, moi drodzy. Czyżby to był koniec przygód? To długie i trudne zadanie. Ale w końcu Smurfy są z siebie dumne. Uciekają ponownie od nieszczęsnego maga. Topieni się z wściekłości. Kraina zostaje skażona. Lecz możemy oczyścić ją razem ze Smurfami. Następnie wróciliśmy do wioski. Zadowoleni, że należy się nam przebaczenie. Najwyższy czas, by przygotować się na wielkie świętowanie z okazji niedawnego wyzwolenia wioski. Najpierw jednak musimy poznać nowego przyjaciela. W tym celu Smurfy muszą się sporo nauczyć. Popatrzcie, on się zmniejszył. The end. Koniec. Pięknie, przecież... Jak, Stolasie, podoba ci się moja wysublimowana opowieść? No, w sumie nie było źle. Nie było źle? To niezbyt grzeczne. Idziecie? Zaraz się zacznie przyjęcie.